Będzie reprywatyzacja, będzie wieczorem, tak. Obrotowe Rady Komisji. Że przyszła grupa ludzi związanych z Platformą Obywatelską i warszawskim ratuszem, która robi wszystko, co w ich mocy, aby bronić handlarzy roszczeń i nie pomagać zwykłym ludziom. I to była kolejna odsłona. I to są tacy ludzie, wiesz? Uczciwą i sprawiedliwą. Nie dość, że ci nakradli, to jeszcze ci bronią. To jest system, diabła, proszę państwa. To jest system szatana. I to w biały dzień to widać. Nie trzeba tu latarką podświetlać, tak jak to kiedyś, wiesz, na komendzie. Salor! Avec plaisir, język francuski, kurs wideo, tylko dwa kursy w Warszawie. Salor! I latarką, wiesz, złodziejkę podświetlamy. A to w biały dzień. W biały dzień. Także, proszę państwa, wszędzie tego złodziejstwa pełno i... To jest system, no to mafia żydowsko-watykańska, jest to system w jakimś sensie chroniony, albo że te pożyczki. Tak jak Radio Maryja tu mówiło, że działają nieoficjalnie, no to przecież one w najlepszym są rozkwicie, bo ludzie, którzy nie mają pieniędzy, biorą pożyczki i się zadłużają i po prostu nie mają potem z czego spłacić. To jest problem. Czyściciele kamienic, złodzieje. U nas też tam na Saskiej komornik się pieprzył. Jest do sądu podane. Zobaczymy. No to właśnie chodzi o te sądy, żeby były inne, żeby nie były przekupne. Bo system w tych mafiach żydowsko-watykańskich, proszę państwa, jest diabli. No to wiadomo, że jest zły. Tej żydowskiej teokracji to nie ma już od roku 70 naszej ery, a więc ile tysięcy lat? No 2000 lat prawie, prawda? Także sporo doświadczenia szatan diabeł ma, a jako 6000 profesor to jeszcze ma więcej doświadczenia. Satana, devil the great. No i cały ten układ, proszę państwa, tych, jak to Muzeum Narodowe reklamowało, prawda? Masoneria, 300 lat masonerii. A to przecież tego żydostwa to było 2000 lat i więcej. Nikt nie ucierpiał. Pasażerowie zostali przewieźni do salonu VIP, gdzie zostali otoczeni opieką. Hubert Wojciechowski zapewnia, że sytuacja jest pod pełną kontrolą. Apeluje, aby podróżni podporządkowali się poleceniom policji oraz służb zabezpieczających. Samoloty przylatujące do Warszawy kierowane są na inne lotniska, do Gdańska, Wrocławia i Krakowa. Znowu to się tam stało. No niestety świat jest niebezpieczny. Za granicę. Komisja Europejska nie zmienia stanowiska i podtrzymuje zastrzeżenia dotyczące praworządności i reform sądownictwa w Polsce. Unijny komisarz do spraw budżetu twierdzi, że Bruksela ma mocne argumenty i jest przekonany, że świat jest taki, Polskę, proszę państwa, jaki jest jaki. Komisji Jean-Claude'a Junckera z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Komisarz Oettinger poinformował, że dziś na posiedzeniu komisji jej przewodniczący zrelacjonował wczorajszą kolację z polskim premierem. Powiedział, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane w przyszłym miesiącu i że będzie je prowadził wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Zadaniem Komisji Europejskiej jest utrzymanie dialogu z Polską i przekonanie jej do naszych dobrze uzasadnionych argumentów. Do swoich argumentów zamierza też przekonywać Polska. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj po spotkaniu, że przedstawił szefowi komisji uzasadnienie reform w wymiarze... Tak, Radio Koncita, właśnie. Kratki, kropki. Kolejne spotkanie szefa komisji z polskim premierem ma odbyć się pod koniec przyszłego miesiąca w Brukseli przy okazji unijnego szczytu dotyczącego nowego budżetu wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 250 osób nie musieli żądać od swoich klientów 5 pensów. Zjednoczone Królestwo. No tak, bo to dotyczy Wielkiej Brytanii. Protestu Chris Noyce ze Stowarzyszenia Drobnych Sklepikarzy popiera tę koncepcję. Opłata obowiązuje już od dawna w Walii i w Szkocji. Anglia pozostawała... A no właśnie. Mówiliśmy już dawno, że czas to zmienić. Po pierwsze to dobrze dla... Walia i Szkocja. Po drugie korzystne dla samych sklepikarzy. Dane pokazują, że w niecały rok od wprowadzenia opłaty Anglicy zużyli o 9 miliardów dolarów.
torebek mniej niż w porównywalnym okresie sprzed wprowadzenia zakazu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec tej części magazynu Północ-Południe o Polakach na szczycie. Członkowie Narodowej Wyprawy na K2 dotarli do bazy pod 8-tysięcznikiem. Wczoraj zakończyli tygodniowy trekking, a już dziś rozpoczęli budowę namiotów i organizowanie bazy. Polacy jako pierwsi chcą wejść na wierzchołek K2 zimą. To ostatni z niezdobytych o tej porze roku 8-tysięcznik. 13-osobowej ekspedycji kierowanej przez Krzysztofa Wielickiego pokonanie 100-kilometrowej trasy z miejscowości Ascole do bazy zajęło tydzień. Niewystarczająca liczba tragarzy zmusiła ich do podzielenia ponad tony ekwipunku, z którego tylko część dotarła z himalaistami do podnóża K2, tłumaczy Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Te ładunki dotrą dzisiaj, jutro, o resztę tych ładunków do bazy. Oni to tak podzielili, żeby te najpotrzebniejsze były w pierwszej kolejności osiągnięte. Tak. Teraz uczestnicy wyprawy rozbijają obozową mes oraz osobiste namioty. Ale patrz, dziadostwo się przerąbia. No, dwa dni już chyba zacznie się też wspinaczka na rozwieszenie tych pierwszych linii poręczowych, zakładanie obozów. Wszystko wskazuje na to, że Polacy na szczyt będą wspinać się trudną technicznie, ale najszybszą... Proszę Państwa, naród żydowski, ten prawdziwy, teokratyczny, to dawno nie istnieje. Przecież to, co oni tu robią, co zresztą widać gołym okiem, jak mówię, w blasku słońca, no to to jest ewidentne diabelstwo. Jest to Bóg przekręcony, jest to Jahwe przekręcony. Żydzi wszyscy wierzyli w Jahwe, bo tutaj ludzie czasem dziwią się, że jak to Świadkowie Jehowy mówią tylko o Bogu, że chodzą z Biblią, że mają po kilka egzemplarzy Pisma Świętego, że bardzo sprawnie po prostu posługują się Pismem Świętym, a niby dlaczego nie. Ale proszę Państwa, teokracja w narodzie żydowskim to była na dzień poprzedni, przecież imię Jahwe to było, tak jak mówię, w nazwach geograficznych, imiona zawierały Jezus, to jest Jehoszua, czyli Jahwe jest zbawieniem, Jezus. I tak samo Jozue, czyli w każdym imieniu Jonasz, Ezechiel, proszę Państwa, w każdym imieniu żydowskim była cząstka imienia Jahwe. No, nawet to wyrażenie Alleluja, to jest Hallelujah, czyli chwalcie Jah. Tutaj Jah jest skróconą formą Jahwe, od Jahwe. Także o czym my tu mówimy? W narodzie izraelskim wszędzie był Bóg Jahwe. To była teokracja. A potem jak oni zaczęli usuwać Jahwe, usunęli Jahwe z Biblii też i katolicy, jako że w mafiach żydowsko-watykańskich to nic innego nie działo się, jak tylko, proszę Państwa, usuwanie świętości, co mówię to w natchnieniu po prostu, w imieniu Jezusa Chrystusa, amen.